inspirujące historie z morałem, które zmienią Twoje życie raz na zawsze. Dziś przedstawię Ci krótką, ale niesamowicie inspirującą historię, która daje mocno do myślenia. Lina, słonia, wiara. I zapytam Ciebie, co Ty masz wspólnego z tym słoniem? Odpowiedź znajdziesz już na końcu tego filmiku, także zapraszam do oglądania. Pewien mężczyzna szedł przez obóz słoni i zauważył, że słonie nie były w tym obozie trzymane w klatkach czy też za pomocą mocnych łańcuchów. Jedynym, co powstrzymywało te słonie przed ucieczką z obozu, był mały kawałek liny przywiązany do jednej z nóg każdego słonia. Kiedy mężczyzna patrzył na słonie, był całkowicie zdezorientowany. Dlaczego słonie nie użyły swojej siły do zerwania liny i ucieczki z obozu? Mogły z łatwością to zrobić, ale zamiast tego nawet nie próbowały. Podszedł do trenera, który znajdował się w pobliżu i zadał mu pytanie. Dlaczego słonie po prostu tam stały i żaden z nich nie próbował nawet uciec? Trener odpowiedział. Kiedy słonie są bardzo młode i bardzo, bardzo małe, do ich wiązania używamy liny tego samego rozmiaru, bo w tym wieku wystarczy, aby je przytrzymać. Dorastają one w uwarunkowaniu, aby wierzyć, że nie mogą się z tej liny oderwać. Wierzą, że lina nadal może je utrzymać, więc nigdy nie próbują się uwolnić. Kiedy są już dorosłe, nadal mają tę samą linę, którą zerwałyby bez problemu, ale wierzą, że ta lina je utrzyma. Jedynym powodem, dla którego słonie nie wyrwały się i nie uciekły z obozu, było to, że z czasem przejęły przekonanie, że to jest po prostu niemożliwe do zrobienia. Morał historii, co ty masz wspólnego ze słoniem? Bez względu na to, jak świat bardzo próbuje cię powstrzymać, jak bardzo rzuca cię na kolana, jak bardzo rzuca ci kłody pod nogi, ile porażek odnosisz, jak wiele rzeczy ci się nie udaje, zawsze trwaj w przekonaniu, że to, co chcesz osiągnąć, jest możliwe do zrealizowania, że dasz radę, że uda ci się, że potrafisz. Wiara w to, że możesz odnieść sukces, jest najważniejszym krokiem do osiągnięcia tego celu. Nigdy nie przestawaj wierzyć w swoje możliwości. Nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie. Dasz radę. Jeśli ta historia wydała Ci się ciekawa, inspirująca, dodała Ci uśmiech, to bardzo Cię proszę, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i koniecznie skomentuj go, dzięki czemu będziemy mieli lepsze zasięgi, dotrzemy do większej ilości osób, którym pomożemy, które być może zainspirujemy. A jeśli uważasz ten film za wartościowy i godny polecenia, to będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz go swoim znajomym na swoich social mediach. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia następnym razem z następną historią. Trzymaj się, cześć!